Książka Roberta Greena, The 48 Laws of Power, wywołała różne reakcje wśród czytelników. Dla jednych służy jako przewodnik po zawiłościach życia, podczas gdy inni postrzegają ją jako podręcznik przesiąknięty filozofią makiawelizmu. Niezależnie od interpretacji, tekst niezaprzeczalnie zapewnia wciągające spojrzenie na dynamikę władzy i wpływów. Na swoich stronach Green zagłębia się w spektrum pojęć, od znaczenia zachowania tajemnicy po taktyki angażowania się w autorytety. Każde prawo jest wzbogacone o historyczne anegdoty i współczesne nar, oferując namacalne ilustracje ich praktycznej użyteczności. Dzięki tej eksploracji czytelnicy zyskują głębszy wgląd w adaptowalny charakter tych zasad w różnych sytuacjach i kontekstach. Książka ta wykracza poza zwykłą manipulację i strategię, służy jako dogłębna eksploracja poruszania się po skomplikowanym gobelinie relacji międzyludzkich. Kiedy zagłębiamy się w jej strony, jesteśmy zachęcani do przeanalizowania naszego własnego podejścia do dynamiki władzy i zastanowienia się, w jaki sposób możemy etycznie i skutecznie zintegrować te zasady z naszą sferą osobistą i zawodową. The 48 Laws of Power zajmuje szczególne miejsce w moim szacunku. Pomimo bezkompromisowej szczerości autora, która może wywoływać kontrowersje, uważam, że 48 praw jest niezbędną, obowiązkową lekturą dla każdej osoby. Nie trzeba się spieszyć z jej treścią, zamiast tego można stopniowo wchłaniać jej mądrość, być może poświęcając miesiąc lub tydzień na każde prawo. Obejmując całość strategicznej manipulacji i dynamiki władzy, książka ta dostarcza bezcennych spostrzeżeń dotyczących sukcesu, szczególnie istotnych dla nas, mężczyzn. Jest to niezastąpiony tom zasługujący na naszą uwagę. Błędne jest przekonanie, że zagłębienie się w te zasady przekształci cię w osobę manipulującą. Celem jest rzucenie światła na istnienie gry, która przenika nasze życie, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Lekceważenie tych 48 praw może prowadzić do życia pełnego rozczarowań i złudzeń. Podczas gdy ważne jest, aby mieć zastrzeżenia co do manipulacji i dążyć do przestrzegania zasad i wartości, przymykanie oczu na grę to zupełnie inna sprawa. Jeśli zdecydujesz się nie brać w niej udziału, możesz być pewien, że ktoś inny wykorzysta tę sytuację. Jest to kluczowy punkt, o którym należy pamiętać. Dziś podzielę się 7 prawami władzy, które uważam za niezbędne. Chociaż nie mogę twierdzić, że są one najważniejsze spośród 48 praw zawartych w tym obszernym tomie, te 7 ma znaczącą wagę. Każdy mężczyzna powinien się z nimi zapoznać, ponieważ są one kluczowe dla pomyślnego poruszania się po życiu i utrzymania satysfakcjonującej egzystencji społecznej bez ulegania manipulacjom tych, którzy są bardziej biegli w grze. Pierwsze prawo, mów mniej niż to konieczne, podkreśla znaczenie zachowania atmosfery tajemniczości wokół siebie i powstrzymania się od niepotrzebnej gadatliwości. Nadmierna gadatliwość stwarza ryzyko wypowiadania nierozważnych lub zbędnych uwag, osłabiając w ten sposób wpływ swoich słów. Co więcej, nadmierne ujawnianie informacji sprawia, że człowiek staje się przewidywalny i podatny na manipulacje. Tak więc powściągliwość w komunikacji kultywuje enigmatyczną aurę, wzmacniając kontrolę nad sytuacjami. Niektóre aspekty życia zasługują na dyskrecję, szczególnie te dotyczące relacji, aspiracji, niedoskonałości i tron. Potencjał do wykorzystania podkreśla potrzebę ostrożności w ujawnianiu osobistych szczegółów innym. Jedynym powiernikiem godnym intymnych rewelacji jest partner, podobny do drugiej rodziny. Wrażliwość najlepiej jest zarezerwować dla takich zaufanych osób, ponieważ nadmierne ujawnianie jej innym może sprawić, że staniemy się podatni na manipulacje. Przestrzeganie tej zasady nie tylko chroni twoją prywatność i dobre samopoczucie emocjonalne, ale także kultywuje aurę intrygi, która może urzekać i wzbudzać podziw otaczających cię osób. Tajemnica okazuje się potężnym narzędziem do zachowania kontroli nad sytuacjami i kształtowania percepcji innych. Niemniej jednak konieczne jest zachowanie delikatnej równowagi między ujawnianiem zbyt wiele i zbyt mało. Nadmierna powściągliwość może rzutować na wizerunek powściągliwości i niedostępności, potencjalnie niszcząc relacje osobiste i zawodowe. W związku z tym najważniejsze jest zachowanie rozeznania w dzieleniu się informacjami i wyborze powierników, zawsze pamiętając o reperkusjach słów i czynów. Ponadto należy pamiętać o znaczeniu sygnałów niewerbalnych w komunikacji.
Gesty, mimika twarzy i język ciała służą jako cisi narratorzy, często przekazując emocje i intencje nawet przy braku słów. Dlatego też zwracanie uwagi na komunikację niewerbalną zapewnia zgodność z zamierzonym przekazem, zwiększając przejrzystość i autentyczność interakcji międzyludzkich. Podsumowując, inauguracyjne prawo władzy służy jako przejmujące przypomnienie o zachowaniu dyskrecji i umiaru w komunikacji. Regulując zakres ujawnianych informacji i używanych słów, można chronić prywatność, kultywować aurę intrygi i wywierać wpływ na innych. Prawo drugie, unikaj nieszczęśliwych osób, pesymistów i pechowców. Zasada ta dotyczy głębokiego wpływu relacji osobistych i szkodliwego wpływu negatywnych osób na trajektorię życia. Chociaż może to stanowić wyzwanie, konieczne jest zerwanie więzi, gdy jest to konieczne, pomimo związanych z tym trudności emocjonalnych. Prawo to podkreśla, że towarzystwo, w jakim się obracasz, w znacznym stopniu kształtuje twoje życie, karierę i sytuację finansową. Kojarzenie się z chronicznie nieszczęśliwymi lub wiecznie pechowymi osobami może nasycić twoje życie nieuzasadnioną dawką negatywności, potencjalnie wpływając na ciebie zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Choć początkowo może się to wydawać bezduszne, jest to niezaprzeczalna rzeczywistość. Podczas gdy impuls do zaoferowania pomocy jest naturalny, ważne jest, aby rozpoznać osoby wiecznie pogrążone w problemach lub mające pesymistyczne spojrzenie na życie. Ich nieustanny cykl nieszczęść i przygnębienia ma zaraźliwą cechę, zdolną do pozbawiania nas energii i optymizmu. Środowisko przesiąknięte taką negatywnością, takie jak miejsce pracy nękane ciągłymi skargami lub osobistymi nieszczęściami, może szybko stać się toksyczne. Biorąc pod uwagę kolegę, który nieustannie wyrzuca z siebie żale, zmaga się z osobistymi zawirowaniami lub nieustannie ubolewa nad kłopotami finansowymi, rozsądne staje się zachowanie dystansu zawodowego i osobistego. Choć chęć niesienia pomocy może być silna, uwikłanie się w relacje z takimi osobami grozi osłabieniem własnej produktywności, sukcesu i perspektyw. Zamiast tego, priorytetem jest kultywowanie relacji z osobami, które emanują pozytywnym nastawieniem, sukcesem i motywacją. Otaczanie się takim towarzystwem poszerza perspektywę i sprzyja rozwojowi osobistemu. W związku z tym zasada ta podkreśla znaczenie rozeznania w nawiązywaniu przyjaźni, opowiadając się za celowym unikaniem osób, których obecność może wprowadzić negatywność i komplikacje do naszego życia. Decydując się na otaczanie się pozytywnymi i spełnionymi towarzyszami, prawdopodobieństwo osiągnięcia osobistego spełnienia i sukcesu jest znacznie zwiększone. Prawo trzecie, udawaj głupca, aby oszukać głupca. Zasada ta dotyczy strategicznego wykorzystania niedoceniania i taktycznych zalet ukrywania swoich prawdziwych możliwości i mocnych stron. Podczas gdy skłonność do prezentowania swoich umiejętności jest naturalna, istnieją sytuacje, w których kamuflaż staje się niezbędny. Zakłada on, że poprzez projekcję obrazu mniejszej inteligencji lub kompetencji, niż się posiada, jednostka może zapewnić sobie strategiczną przewagę nad swoimi odpowiednikami. Niedocenianie skłania innych do obniżenia czujności, nieumyślnego ujawnienia cennych informacji lub nawet całkowitego odrzucenia naszych działań. Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, koncepcja ta ma głębokie znaczenie. Czasami naiwność okazuje się być najsprytniejszym sposobem działania. Ukrywając prawdziwą inteligencję lub umiejętności, sprzyja się środowisku, w którym inni czują się lepsi i bardziej swobodnie w ich obecności. Daje to wiele możliwości obserwowania, opracowywania strategii i potajemnego wykonywania planów, bez przyciągania nadmiernej uwagi lub podejrzeń. Chociaż może to wywoływać dyskusje, pozostaje integralnym aspektem gry, czymś, co każda osoba musi umiejętnie nawigować. Rozważmy scenariusz na spotkaniu zarządu, w którym celowo powstrzymujesz się od pokazania zakresu swojej wiedzy na dany temat lub nie naprawiasz drobnego błędu popełnionego przez kolegę. Ten taktyczny manewr może spowodować, że inni nie docenią twojego zrozumienia lub kompetencji. Jednocześnie korzystasz z okazji, aby uzyskać bezcenny wgląd w ich strategię i potencjalne słabości, pozycjonując się korzystnie przy podejmowaniu przyszłych decyzji lub kolejnych spotkań. Tak więc zasada ta polega na wykorzystywaniu percepcji innych na swoją korzyść, strategicznie pozwalając im nie doceniać cię, aby uzyskać przewagę w scenariuszach konkurencyjnych. Przyjmując takie podejście,
Zapewniasz sobie większą manewrowość i skuteczność, ponieważ twoi przeciwnicy mogą nie rozpoznać twojej prawdziwej sprawności i zagrożenia, dopóki nie będzie za późno. Początkowo udając naiwność i pozwalając im uwierzyć w swoją wyższość, czekasz na odpowiedni moment, aby ich zaskoczyć i przejąć inicjatywę. Zasada czwarta. Wykorzystaj nieobecność, aby kultywować szacunek i poważanie. Zasada ta zagłębia się w podwójną dynamikę niedoboru i dostępności, podkreślając ich głęboki wpływ na postrzeganie wartości. Podkreśla ona, że czyjaś obecność i uwaga nabierają większego znaczenia, gdy są mniej łatwo dostępne. Stała dostępność może nieumyślnie prowadzić do bycia branym za pewnik lub postrzeganym jako łatwo osiągalny. I odwrotnie, kontrolowany niedobór nadaje obecności, mowie i zachowaniu aurę ważności i pożądania. Poprzez strategiczne ograniczanie dostępności, jednostki kultywują atmosferę ekskluzywności, wspierając poczucie tęsknoty i uznania u innych. Zaczynają rozpoznawać i doceniać wartość, jaką ktoś wnosi do interakcji i zaangażowania. Rozważmy scenariusz w związku. Ciągła dostępność, taka jak bycie zawsze w zasięgu telefonu, może przekazywać komunikat o priorytetyzacji, który może podważyć rodzącą się więź. Demonstrując ciągłą dostępność, ryzykuje się zmniejszenie postrzeganego znaczenia innych dążeń i nieumyślne przekazanie braku niezależności lub poczucia własnej wartości. Dlatego też, rozsądnie wykorzystując okresy nieobecności, jednostki skutecznie komunikują swoją wartość i kultywują poczucie tęsknoty i szacunku u innych. To strategiczne podejście nie tylko zwiększa atrakcyjność, ale także podkreśla znaczenie zrównoważenia dostępności z kultywowaniem osobistej autonomii i spełnienia. Rozważmy scenariusz, w którym jesteś stale w zasięgu swoich współpracowników, szybko odpowiadając na e-maile i wiadomości nawet poza tradycyjnymi godzinami pracy. Taka ciągła dostępność może nieumyślnie wywołać wrażenie nieograniczonej dyspozycyjności, prowadząc do niedoceniania przez współpracowników wielkości twojego obciążenia pracą i znaczenia twoich obowiązków. Mogą oni oczekiwać natychmiastowych rozwiązań problemów, niezależnie od ich pilności lub złożoności, potencjalnie przytłaczając cię i zmniejszając szacunek dla twojego czasu i wkładu. Co więcej, strategicznie ograniczając dostępność, nadajesz sobie aurę tajemniczości. Twoja okresowa niedostępność skłania do spekulacji na temat twojego miejsca pobytu i zobowiązań, sprzyjając prawdziwemu zainteresowaniu i ciekawości wśród współpracowników. Ta enigmatyczna cecha zwiększa twój urok i atrakcyjność, czyniąc cię bardziej urzekającym i pożądanym w ich oczach. Kolejną zaletą kultywowania mniejszej dostępności jest możliwość nadania priorytetu własnym potrzebom i aspiracjom bez ciągłego napływu zewnętrznych wymagań. Przeznaczenie dedykowanego czasu na samoopiekę, rozwój osobisty i zajęcia rekreacyjne pozwala zainwestować w swoje dobre samopoczucie i naładować się energią. Celowe skupienie się na dbaniu o siebie nie tylko poprawia zdrowie psychiczne i ogólną satysfakcję, ale także sprzyja poczuciu równowagi i spełnienia. W konsekwencji, gdy angażujesz się w relacje z innymi, twoje interakcje są wzbogacone o nowo odkryte poczucie zadowolenia i równowagi, przyczyniając się pozytywnie do twoich relacji i przedsięwzięć. Prawo piąte. Wykorzystaj swoje mocne strony. Ta kardynalna zasada podkreśla konieczność kierowania swojej energii i zasobów na obszary wrodzonego talentu i przewagi konkurencyjnej. Zamiast rozpraszać wysiłki na wielu frontach, konsolidacja umiejętności w jednej domenie okazuje się bardziej skuteczna. Taka skoncentrowana koncentracja służy zwiększeniu skuteczności i wpływu na różne przedsięwzięcia. Rozważne analogie do sportu. Zamiast dążyć do doskonałości w różnych dyscyplinach, warto doskonalić swoje umiejętności w jednym sporcie, w którym dominują naturalne predyspozycje. Koncentrując wysiłki w konkretnej dziedzinie, można zoptymalizować wydajność i uzyskać bardziej znaczące wyniki. Kierując swoje mocne strony w stronę pojedynczego punktu centralnego, jednostki kultywują głęboką i wyróżniającą się wiedzę, tym samym stając się autorytetami w wybranej przez siebie dziedzinie. Ta celowa specjalizacja nie tylko zwiększa przewagę konkurencyjną, ale także toruje drogę do wyróżniających się dróg rozwoju i uznania. Na przykład, całkowite zanurzenie się w konkretnej niszy w swojej sferze zawodowej pozycjonuje cię jako głównego kandydata do wymagających i satysfakcjonujących projektów. Co więcej, skierowanie swojej energii na konkretną domenę ułatwia doskonalenie umiejętności i strategii, czego kulminacją jest poziom mistrzostwa, który okazałby się nieuchwytny,
gdyby był rozproszony na różne zajęcia. Osiągając dogłębną wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie, zyskujesz status wysoko cenionego autorytetu zdolnego do dostarczania bezcennych spostrzeżeń i pionierskich rozwiązań. To mistrzostwo staje się instrumentalne w napędzaniu sukcesu i wspieraniu doskonałości w swojej dziedzinie. Co więcej, skupienie się na swoich mocnych stronach sprzyja nawiązywaniu znaczących i trwałych kontaktów w wyspecjalizowanej dziedzinie. Jako uznany luminarz w swojej dziedzinie, przyciągasz podziw i szacunek innych profesjonalistów i liderów myśli, wspierając strategiczne sojusze i możliwości nawiązywania kontaktów, które wzbogacają Twoją trajektorię zawodową. Zasadniczo, doskonaląc swoje mocne strony w określonej dziedzinie, nie tylko optymalizujesz swoje szanse na sukces i osobistą satysfakcję, ale także kładziesz podwaliny pod odporną i celową trajektorię kariery. Prawo 6. Opanuj sztukę zalotów. Zasada ta zagłębia się w niuanse skutecznego zachowania i interakcji zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej. Mistrzostwo w zalotach pociąga za sobą ucieleśnienie takich cech, jak uprzejmość, uważność i zdolność dostosowywania się do różnych sytuacji i osobowości. Co więcej, wymaga kultywowania dyplomacji i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych, obejmujących rozsądne wyczucie czasu wypowiedzi, biegłość w oferowaniu pochwał i umiejętną nawigację po skomplikowanej dynamice społecznej. Doskonaląc i utrzymując wyrafinowane i strategiczne zachowanie, można znacznie zwiększyć swój wpływ i nawigować interakcjami międzyludzkimi w celu osiągnięcia pożądanych celów. Zdolność do doskonalenia się jako dworzanin wykracza poza konteksty społeczne i rozciąga się na sferę zawodową, gdzie kultywowanie solidnych relacji i budowanie reputacji naznaczonej zaufaniem i szacunkiem jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Uosabiając postawę naznaczoną uprzejmością i uwagą, można nawiązać bezcenne kontakty i wzmocnić swoją sieć kontaktów. Co więcej, umiejętna dyplomacja umożliwia umiejętne zarządzanie konfliktami, wspierając harmonijne i produktywne środowisko pracy. Integralną częścią etosu wzorowego dworzanina jest umiejętność poruszania się w różnych środowiskach kulturowych i społecznych. Wykazanie się wrażliwością kulturową i szacunkiem dla lokalnych zwyczajów i tradycji ułatwia nawiązywanie prawdziwych kontaktów i kultywowanie solidnych relacji w środowiskach wielokulturowych. Co więcej, umiejętne manewrowanie w skomplikowanych scenariuszach społecznych pokazuje pewność siebie i kompetencje, torując drogę do potencjalnych możliwości i współpracy. Ostatecznie, opanowanie sztuki kurtuazji nie tylko poprawia Twoje bezpośrednie interakcje społeczne i zawodowe, ale także wzmacnia Twoją długoterminową reputację i wizerunek. Pielęgnując poprawne zachowanie i doskonaląc umiejętności komunikacyjne, tworzysz solidne ramy dla trwałego sukcesu zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Zasadniczo, stosując zasady uprzejmości i dyplomacji, nie tylko stajesz się wpływową postacią, ale także zyskujesz powszechny szacunek i podziw we wszystkich aspektach swojego życia. Prawo 7. Ujarzmij śmia i odwagę. Ta zasada podkreśla znaczenie zdecydowanego stawania w obliczu decyzji i odważnego podejmowania skalkulowanego ryzyka. Śmia wyłania się jako silny katalizator w dążeniu do osiągnięć i wzmocnienia pozycji. Podejmując śmiałe przedsięwzięcia i konfrontując się z ogromnym ryzykiem, odblokowujemy potencjał niezwykłych osiągnięć. Niemniej jednak konieczne jest skrupulatne oszacowanie tego ryzyka i przygotowanie się na wynikające z niego reperkusje. Przykładowo, decyzja o przeprowadzce do nowego miasta w poszukiwaniu obiecujących możliwości nie tylko wiąże się z ryzykiem, ale także stanowi przykład odwagi i wytrwałości w dążeniu do realizacji własnych aspiracji. Przyjęcie nieustraszoności i śmiałości pociąga za sobą ciągłe przesuwanie granic komfortu, stawianie czoła nowym wyzwaniom z niezachwianą pewnością siebie i odpornością. Odrzucanie przeciętności i nieustanne dążenie do przekraczania ograniczeń stają się cechami charakterystycznymi podróży w kierunku rozwoju osobistego i zawodowego. Co więcej, odwaga przejawia się w niezachwianym zaufaniu pokładanym w intuicji, nawet w obliczu niepewności i przeciwności losu. Rozwijając sposób myślenia nastawiony na proaktywne działanie i nieustanne poszukiwanie okazji, jesteś w stanie wykorzystać pełne spektrum możliwości, jakie daje Ci życie. Co więcej, odważnie stawiając czoła pozornie niemożliwym do pokonania wyzwaniom, poszerzasz swoje horyzonty i odkrywasz wcześniej nieodkryte pokłady swoich możliwości i potencjału.
Przyjęcie śmiałości i odwagi nie tylko odblokowuje drzwi do sukcesu i osobistego spełnienia, ale także służy jako światło inspiracji dla tych, którzy znajdują się w Twojej orbicie, ośmielając ich do realizacji własnych aspiracji z niezachwianą determinacją i przekonaniem. Uosabiając śmiał i niezłomną determinację, promieniujesz inspiracją i katalizujesz transformacyjne zmiany w sferze społecznej i zawodowej. Przyjęcie śmiałości jako zasady przewodniej nie tylko podnosi Cię do statusu wizjonerskiego lidera, ale także inicjuje cnotliwy cykl postępu i rozwoju dla Ciebie i osób wokół Ciebie. W całym tym dyskursie na temat praw władzy omówiliśmy podstawowe zasady niezbędne do osiągnięcia sukcesu i wywierania wpływu w różnych dziedzinach życia. Od wykorzystywania nieobecności do kultywowania szacunku i honoru po podejmowanie ryzyka i śmia, każde prawo przekazuje nieocenioną mądrość w poruszaniu się po krajobrazach społecznych i zawodowych ze strategiczną przenikliwością. Nauka koncentrowania naszych wysiłków na obszarach wrodzonej siły, opanowanie sztuki społecznego wdzęku i nieustraszone dążenie do realizacji naszych aspiracji to niezbędne lekcje dla tych, którzy chcą się rozwijać i sprawować władzę w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy wyruszyli w tę podróż oświecenia i introspekcji. Zawsze pamiętaj, aby stosować te zasady w sposób rozsądny i etyczny, stawiając na pierwszym miejscu rozwój osobisty i dobro innych. Wytrwale odkrywaj nowe możliwości, przesuwaj granice swoich możliwości i dąż do doskonałości we wszystkich przedsięwzięciach, aż nasze ścieżki znów się skrzyżują.